Shalom. You're a little timid. Maybe you don't know Hebrew language. Trochę skromnie to zabrzmiało. Może nie znacie hebrajskiego. Shalom. Oh, it's a little better. Troszkę lepiej. You know, we say shalom for greetings, and we also say shalom when we say goodbye. Shalom to jest słowo, którego używamy na powitanie, ale także na pożegnanie. So it's really a blessing to be with you again. Jest to błogosławieństwem, że możemy tutaj być znowu. Jodie will come in a little bit also. Za chwilę Jodie też podejdzie. It's been 2 years since we were here. Minęły już 2 lata od naszej ostatniej wizyty tutaj. And but we love to come to Poland. Ale bardzo lubimy przyjeżdżać do Polski. Because we believe that God is building amazing bridges and connections between Israeli people and Polish people. Bo wierzymy, że Bóg buduje niezwykłe mosty i połączenia pomiędzy narodem izraelskim a polskim. Both of our nations greatly suffered during World War II. Obydwa nasze narody wielce ucierpiały podczas II wojny światowej. And now God by his love wants to heal both hearts, Polish and Jewish. I teraz Boża miłość chce uzdrowić serca i Polaków i Żydów. So it is very healthy for us to be together. Więc to jest bardzo zdrowe, że możemy być razem. And to understand each other. I że możemy się rozumieć. On a heart level. Na poziomie serca. Based on the love of the Father. I na podstawie miłości Ojca. I do 2 things. I play piano. Ja robię 2 rzeczy. Gram na pianinie. I also love to teach the word. A także głoszę Słowo Boże. And in Israel we're on a regular basis now minister to Holocaust survivors. I w Izraelu usługujemy tym, którzy przeżyli Holokaust. Almost every week we invite different groups of people to a place in Caesarea. Prawie w każdym tygodniu zapraszamy różne grupy ludzi do Cezarei. Different groups of Holocaust survivors. To są różne grupy tych, którzy przeżyli Holokaust. And we also bring different musicians and dancers. Także zapraszamy różnych muzyków i tancerzy. And we want to bless them and comfort them. Chcemy im błogosławić, chcemy ich pocieszać. And when the Lord allows us even to share about the Lord. A kiedy Pan daje taką sposobność dzielić się też o naszym Panu. We have seen miraculous things happen. Widzieliśmy, jak działy się cuda. Several times we've seen people get up from the wheelchair just while people dance. Kilka razy oglądaliśmy to, jak osoby wstawały, podnosiły się ze swoich wózków inwalidzkich, po prostu kiedy oglądały taniec. One lady did not get up for 2 years and then she got up and danced. Jedna kobieta po 2 latach siedzenia na wózku wstała i tańczyła. So we believe that when the nations come and join us together in music to bless them, it's actually part of the building of the kingdom of God. Wierzymy, że kiedy narody przychodzą razem, by błogosławić i poprzez muzykę się łączą, jest to część budowania i jest to proces budowania Bożego Królestwa. And God promised that the kingdom will go with power. A Bóg obiecał, że Jego Królestwo będzie oparte na mocy. So, I would like to start with some music. Więc chciałbym zacząć od muzyki. Later I do want to share a little bit from the word with you as well. Później będę się dzielił też Słowem Bożym. But music gives us a wonderful opportunity to hear God directly. Ale muzyka daje nam wyjątkową i cudowną sposobność, żeby bezpośrednio słyszeć Boga. You know, when God took ancient Israel out of Egypt. Kiedy starożytny Izrael przez Boga był wyprowadzony z Egiptu. He brought them to the mountain. Zaprowadził Bóg ich pod górę.
And for the first time, entire nation heard God's voice. I po raz pierwszy cały naród usłyszał Boży głos. And it sounded like a musical instrument. I brzmiało to dla nich jak muzyczny instrument. You know which one? Wiecie jaki? If you remember reading Exodus 19. Przypomnijcie sobie może, jak czytaliście z Księgi Wyjścia z II Mojżeszowej, 19 rozdział. They heard a sound which was long and loud. Oni słyszeli dźwięk, który był długi, głośny. And it was a sound of the shofar. I był to dźwięk szofaru. Nobody was playing shofar at that moment. Nikt w tym momencie nie grał na szofarze. It was the voice of God that was released to the people. Ale był to Boży głos, który skierowany do ludzi. Because God said, if you hear my voice and keep my covenant, you will be to me a special treasure. I Bóg powiedział, jeśli będziecie słuchać mojego głosu, jeśli dotrzymacie mojego przymierza, będziecie moim skarbem. A kingdom of priests. Królewskim kapłaństwem. And I believe that, how many of you believe that God still wants to speak to us? Ilu z was wierzy, że Bóg ciągle chce do nas mówić? Okay, most of you. Większość. So when I play this musical instrument, even the electronic one, even the electric, you know. Więc kiedy będę grał na tym muzycznym instrumencie, i chociaż to jest taki elektryczny instrument. Because you see, I grew up studying classical piano. Bo wiecie, ja dorastając uczyłem się grania na klasycznego, na pianinie. I'm used to grand pianos. Jestem przyzwyczajony do fortepianu. And here's Yamaha. A to Yamaha jest. They also make very good motorcycles. Oni też robią bardzo dobre motocykle. But it doesn't matter. Ale to nie ma znaczenia. This morning the Father wants to speak to you directly. Bo dzisiaj Ojciec będzie mówił do ciebie bezpośrednio. And he gives me music from his library. On daje mi muzykę ze swojej biblioteki. And first song that I will play, let me go over here and I'll explain. Pierwszy utwór, który zagram. First song is called Abba. Pierwszy utwór nazywa się Abba. And it's really built on two notes. I on jest tak naprawdę zbudowany na dwóch dźwiękach. There's two simple notes right here. To są te dwa proste dźwięki. That's it. I tylko tyle. There are other notes in this composition as well. W tej kompozycji są oczywiście jeszcze inne dźwięki. But these two, ale te dwa, the main ones, because the main ones. To są te główne. Because they reminded you who our loving God is. Bo one przypominają nam o tym, kim nasz kochający Bóg jest. Okay, so let's open our heart to our Father. Więc zwróćmy się teraz do naszego Ojca. Thank you.
Amen. I already said that in heavenly places there is a special library. Już wcześniej wspomniałem o tym, że w niebie jest taka specjalna biblioteka. With all kinds of music. Która ma zawiera różne rodzaje muzyki. We can go to the library and get something fresh. Możemy udać się do tej biblioteki i zaczerpnąć z niej coś świeżego. You know, scripture talks about a new song. New song. Scripture talks about a new song. Pismo mówi o nowej pieśni. Or new music. Nowej muzyce. I believe that the Father wants to release something in your midst today, something from the library directly. Wierzę, że Ojciec chce dzisiaj dać pośród was coś specjalnego, coś szczególnego. Something he wants to say to each one of you. Coś, co chce powiedzieć do każdego z was. So I will just go to the library and I will play something from you. Więc teraz udam się teraz do tej biblioteki i zagram coś dla was prosto od niego. Thank you.
believe Jody can tell you what she heard God is saying. Some of you heard what God is saying too. Jody przekaże wam teraz to, co Bóg przez tą muzykę mówił, i myślę, że niektórzy z was usłyszeli w tej muzyce, co Bóg mówił. I'd just like to pray for a minute. Przez chwilę chciałabym się pomodlić. Father, we just thank you, Lord. Ojcze, my dziękujemy ci. Thank you for your Ruach HaKodesh, your Holy Spirit. Dziękujemy ci za twojego Ducha Świętego. Thank you for your presence. Dziękujemy ci za twoją obecność. Thank you for the fire of your Spirit, Lord. Dziękujemy ci za ogień twojego Ducha. And Lord, we thank you for the winds now. Dziękujemy ci za te wiatry teraz, Panie. Lord, bring your winds on through this place. Panie, ty przyprowadź teraz twój wiatr do tego miejsca. Lord, we all need the winds of your Spirit, Lord. Panie, my wszyscy potrzebujemy wiatru twojego Ducha. Lord, we don't want to be trapped in the tyranny of the familiar. Panie, my nie chcemy być uwięzieni w tyranii tego, co znamy. So easy to pray those prayers. Tak łatwo modlić się tymi modlitwami. So easy to speak your word. Tak łatwo wypowiedzieć twoje słowo. But Father, if we don't have the winds of your Spirit, ale Panie, Ojcze, jeśli nie ma w nas powiewu twojego Ducha, jeśli nie jesteśmy napędzani twoją miłością, Lord, that fire will just be going out. Ten ogień po prostu zgaśnie. So we need fresh wind, Father. Więc potrzebujemy świeżego powiewu, Ojcze. We need a fresh outpouring, Abba. Potrzebujemy świeżego wylania, Abba. Lord, bring your outpouring of your Spirit, Lord. Panie, przynieś wylanie twojego Ducha. We thank you for your love. Dziękujemy ci za twoją miłość. It's your love that draws us, Lord. To twoja miłość nas prowadzi and i pociąga. Like the rains that come down, so gentle. Jest tak łagodna jak delikatny deszcz. And you're gently calling us, Lord. I ty łagodnie wzywasz nas, Panie. Into your bridal chambers, Lord. Do twoich komnat. And you're inviting us to eat fresh bread. I zapraszasz nas, abyśmy jedli świeży chleb. In the house of bread. W domu chleba. So Lord, we just thank you now. Więc Panie, dziękujemy ci teraz. For the bread of life. Za chleb życia. Fan the flames, Lord God. Rozpalaj te płomienie. And let your word take on deep roots inside of us, Lord. I niech twoje słowo zapuszcza głębokie korzenie w nas. And Father, we just pray right now. I Ojcze, modlimy się teraz. For every talent you gave us. O każdy talent, który nam dałeś. Every gift you've deposited inside of us. Każdy dar, który złożyłeś wewnątrz nas. That you would release something new, Lord. Abyś uwalniał coś nowego. Lord, propel us in our giftings by your love. Panie, prowadź nas w obdarowaniu przez twoją miłość. And Lord, we want to think outside of a box. Panie, i chcemy myśleć poza utartymi schematami. We want your mind and we want your heart. Chcemy, Panie, mieć twój umysł, twoje serce. And we say today, Father, we're hungry for fresh revelation. I mówimy teraz, Ojcze, że jesteśmy głodni nowego objawienia. Lord, reveal to us the creative gifts within us. Panie, objawiaj w nas te twórcze talenty. That we could use those very gifts, Lord. Abyśmy te właśnie dary mogli użyć. To reach a lost and a dying world all around us. By docierać do tego zgubionego, umierającego świata wokół nas. We pray for a new boldness. Modlimy się o nową odwagę. Lord, propel us forward in boldness. Ojcze, prowadź nas do przodu w odwadze. Let the lion of the tribe of Judah begin to work through us. Niech lew z plemienia Judy rozpoczyna swoją pracę przez nas. You did not give us a spirit of timidity. Nie dałeś nam ducha bojaźni. But you gave us a spirit of power. Ale dałeś nam ducha mocy. And of love. I miłości. And you gave us a sound mind. I dałeś nam trzeźwy umysł. And Lord, we thank you that we could take everything that you gave us. Panie, i dziękujemy ci, że możemy wziąć to wszystko, co nam dałeś. We could represent you and your kingdom. I reprezentować ciebie i twoje królestwo. And your glory.
i Twoją chwałę and your love, i Twoją miłość and your creativity, i Twoją twórczość for such a time as this. W takim czasie, jaki mamy teraz. We bless this congregation, błogosławimy to zgromadzenie with fresh rain, świeżym deszczem. Thank you, Abba. Dzięki Ci, for Abba, new life. Amen. Za nowe życie. Do you normally meet on Tuesday? On what's the day? Tuesday. Yeah, or is that a special time? Czy zazwyczaj tak spotykacie się we wtorki, czy to jest jakaś wyjątkowa taka okazja? We do. Oh, you do. Okay. Because I believe that the Lord already began to speak to you even before we came here. Bo wierzę, że Bóg zaczął mówić zanim jeszcze tu przyjechaliśmy. Through the songs and worship. Zanim my zaczęliśmy naszą usługę przez pieśni, przez uwielbienie, przez słowa brata, który mówił. Było to wyjątkowe słowo. Więc my współpracujemy, a to Bóg mówi. Chciałbym podzielić się z wami słowem, które idzie tym samym torem myśli. I hope you all read the story of Exodus from Egypt. Znacie zapewne historię z drugiej księgi Mojżeszowej, historię wyjścia z Egiptu. But at least you met this character whose name is Moses. A przynajmniej kojarzycie takiego człowieka, który nazywał się Mojżesz. And we call in Hebrew his name is pronounced like this, Moshe. W języku hebrajskim to imię wymawia się Moshe. And you know that he actually was raised in Pharaoh's palace. I on tak naprawdę wychował się w pałacu faraona. And then at some point he recognized that he was an Egyptian, but he was Hebrew. I w pewnym momencie on zorientował się, że nie jest Egipcjaninem, ale jest Hebrajczykiem. And he identified with his own people. I zaczął identyfikować się ze swoim ludem. And he saw Egyptian beating a Hebrew slave and he killed the Egyptian. Zobaczył Egipcjanina, który bił hebrajskiego niewolnika i zabił tego Egipcjanina. Then he had to run for his life. No i musiał ratować się ucieczką. And eventually ended up living in the wilderness. No i skończyło się to mieszkaniem na pustyni. What a change from the palace to the wilderness. No była to zmiana z pałacu na pustkowie. And he became a shepherd. Został pasterzem. And in chapter 3 we read that Moses was leading to the sheep to some place. I w trzecim rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej czytamy o tym, jak Mojżesz prowadził swoje stado, pasał stado. Leading the sheep through the wilderness. I prowadził swoje stado na drugą stronę pustyni. And he came to the mountain. Przyszedł do góry. It's verse 1 of chapter 3. And the mountain was called Horeb. W pierwszym wersecie jest napisane, że ta góra, do której przyszedł, nazywała się Horeb. And there he saw an amazing sight. I tam zobaczył coś niezwykłego. It was a bush. Był to krzak. And it was consumed with fire. Cały płonął. And the bush was not consumed. Ale nie spalał Actually, się. It was burning with fire, but the bush wasn't consumed. Yeah. Palił się, ale się nie spalał. So obviously Moses was able to notice some things. Mojżesz, no, będąc tam, mógł zauważyć pewne rzeczy. How long can you look at some bush to realize that the bush is not the source for the fire? Ile czasu potrzebujesz wpatrywać się w taki krzak płonący, żeby zorientować się, że nie on jest źródłem tego ognia? Most people would pass this miracle without even realizing something's supernatural going on here. Większość ludzi przeszłoby koło tego płonącego krzaku i nawet nie zorientowaliby się, że coś nadnaturalnego tam się dzieje. But he was able to see supernatural things in the wilderness in a natural order.
Ale on tam na tej pustyni był w stanie i mógł zobaczyć, że tu dzieje się coś nadprzyrodzonego. And then God appears to him. I wtedy Bóg mu się objawia. And God talks to him. I mówi do niego. And in verse 6, this is what God is saying. W wersecie 6 Bóg mówi tak. I am God of your father. Ja jestem Bogiem twego ojca. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. So interesting that God reveals himself, but actually he does not give his name here. I ciekawym jest to, że Bóg tu się objawia, ale nie przedstawia się, nie podaje swojego imienia. He just says, I am God of your fathers. On mówi, ja jestem Bogiem twoich ojców. How many of you know Hebrew language? Ilu z was zna hebrajski? Or at least some words. Albo choćby parę słów? I'm sure you know some Hebrew words. Jestem przekonany, że jakieś hebrajskie słowa znacie. Have you heard the word shalom? Czy słowo shalom słyszeliście kiedyś? That's a Hebrew. How about amen? A amen? That's a Hebrew word. To jest po hebrajsku. How about hallelujah? A aleluja? That's a Hebrew word. See how many Hebrew words you already know. I widzicie, już tyle z hebrajskich słów znacie. And then you come to Israel and you get hungry and you say pizza. A kiedy przyjedziecie do Izraela, zrobicie się głodni i powiecie pizza. And pizza in Hebrew is pizza. A pizza po hebrajsku to pizza. And telephone in Hebrew is telephone. Telefon to jest telefon po hebrajsku. You know a lot of Hebrew words. Znacie wiele, wiele hebrajskich słów. But the word for I in Hebrew is ani. Ale słowo ja po hebrajsku to ani. Ani is the most common word for I. To jest najbardziej powszechne słowo oznaczające ja. But sometime in the Bible there is another word that is used. Ale czasami w Biblii użyte jest inne słowo. Not ani. Nie ani. But anochi. Ale anochi. And anochi has to do something with very deep I. It's just this is who I am. Anochi, to słowo kryje w sobie coś głębokiego, naszą najgłębiej ukrytą i wewnętrzną tożsamość, to kim jesteśmy w and naszej istocie. And this is the word that God is using here, anochi. I to jest to słowo, którego Bóg tu używa, anochi. I am God of your fathers. Ja jestem Bogiem twoich ojców. And he releases to Moses his mission. I wtedy Bóg przekazuje Mojżeszowi jego posłanie, jego misję. He is to go to Pharaoh and demands that Pharaoh would release the Israelites from slavery. Że Mojżesz ma udać się do Faraona i zażądać od Faraona, aby wypuścił naród izraelski z niewoli. So and you know the response of Moses was? A jaka jest odpowiedź, jaka była odpowiedź Mojżesza? In verse 11 Moses says to God, who am I? W 11 wersecie Mojżesz mówi do Boga, kimże ja jestem? Mi anochi. He's using the same word anochi. I Mojżesz używa tego samego słowa anochi. Who am I that I should go to Pharaoh and let the children of Israel go? Kimże ja jestem, abym miał iść do Faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? What Moses is saying to God, I don't really know who I am. To co Mojżesz mówi do Boga, no ja tak naprawdę nie wiem nawet kim jestem. So God, then he tells later to God, and if I tell the children of Israel that is God wants to bring us out of Egypt, what would be his name? They will ask me, what's his name? I Mojżesz mówi, no dobrze, jeśli pójdę tam do Egiptu i stanę przed Izraelczykami i co im powiem, że Bóg wyprowadza ich, ale jaki Bóg, jaki jest jego imię? And in translation, this is what we read. God answers Moses in verse 14. I w wersecie 14 Bóg odpowiada Mojżeszowi. And he says, I am that I am. Tell the children of Israel, I am, send me to you. W wersecie 14 Bóg mówi, jestem, który jestem. I dodał, powiesz to synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. So in Polish it's jestem, yes? Po polsku jestem.
And what does jestem mean po polsku? A co jestem znaczy po polsku? It's I. I am. Okay. Now I'm going to tell you something that that is not a correct translation. No i powiem wam teraz coś, że nie jest to poprawne tłumaczenie. This is not what God said. To nie jest to, co Bóg powiedział. Sometimes translators, when it doesn't make sense, they interpret instead Czasami of translating. Tłumacze, kiedy nie rozumieją tego, co było w oryginale napisane, interpretują zamiast zwyczajnie tłumaczyć. He didn't say I am or esem. Bóg nie powiedział jestem. He didn't say that. He said I will be. On powiedział ja będę. Ja będę, ja. I will be who I will be. On powiedział będę, który będę. Będę kim będę. In Hebrew it sounds like this. Ehiye asher ehiye. Tak brzmi to po hebrajsku. Well, you can say it in Polish. It's okay. No. Why would God say I will be? Czemu Bóg mówi będę? Which for translator doesn't make any sense. Po przetłumaczeniu tego nie ma to zbyt wiele sensu. So the translator takes the word to be and makes it in the present tense. Więc tłumacz bierze ten czasownik być i tłumaczy go w czasie teraźniejszym. But you could check this in the dictionary. Ale możecie sprawdzić sobie w słowniku. I'm not making it up. Nie wymyślam tego. The reason God said I will be. I powód, dla którego Bóg użył czasu przyszłego, będę. Because when Moses asked God, who am I? Jest to, że kiedy Mojżesz zapytał Boga, no kim ja jestem? In verse 12 God answers. W wersecie 12 Bóg odpowiada. Because who am I to take the children out of Egypt? Kim ja jestem, żeby mógł wyprowadzić twoje dzieci z Egiptu? God said, certainly I will be. Bóg odpowiedział, z pewnością będę z tobą. Ehiye. I will be. Będę. You are not to go on this mission by yourself. Nie masz udać się na tą misję sam. I will go before you. Pójdę przed tobą. You're gonna have to follow me. Ty masz iść za mną. And in this whole process I am going to unveil to you who I am. I w tym procesie ja będę objawiał tobie, kim jestem. And if you notice that one of the main themes of Exodus from Egypt is unveiling of God's name. I jednym z głównych tematów, który przewija się w czasie tego i pokazuje się w czasie wyprowadzenia Izraela z Egiptu, to objawienie Boga i Bóg objawia się, kim jest. Because in chapter 6 God is speaking to Moses. Bo w rozdziale 6 Bóg mówi do Mojżesza. And he says that to Abraham, Isaac and Jacob I was not known, I was only known as God Almighty. W rozdziale 6 Bóg mówi do Mojżesza, że dla Abrahama, Izaaka, Jakuba, dla nich im dałem się poznać jako Bóg Wszechmogący. And God Almighty is El Shaddai. Bóg Wszechmogący to El Shaddai. But by my name, and here he is pronouncing the name. Ale moje imię, które tutaj w tym miejscu jest wypowiedziane. Do you pronounce God's name? How do you say it in Polish? Czy wy mówicie Boże imię? Jak mówicie to po polsku? Because you probably say Pan. Yahweh. This I think Yahweh. Sometimes it's Yahweh, sometimes it's Lord. Yeah. If it says Pan, don't believe it. It's a name. Jeśli w tym fragmencie macie napisane Pan, nie wierzcie temu. Nie ma być Pan. Some of us pronounce it Jehovah. Niektórzy wypowiadają to Jehowa. Or Yahweh. Albo Jahwe. So God is unveiling his name. Bóg objawia, odkrywa swoje imię. Why? Dlaczego? Because we will never know who we are until we know who he is. Bo my nigdy nie dowiemy się, kim jesteśmy, dopóki nie dowiemy się, kim on jest. And this name has to do with God's identity.
to imię, ono jest związane z tożsamością Boga. How do we read Ten Commandments? Jak odczytujemy 10 przykazań? Look at the Ten Commandments. It's Exodus chapter 20. 10 przykazań w 20 rozdziale tej księgi. Exodus chapter 20, verse 2. Werset drugi. See, again, what do you have, Jehovah? Lord, Pan, you have Pan here, yes? Tutaj w drugim wersecie też mamy Pan. Here in Hebrew it says, Anohi, I. Po hebrajsku jest tutaj napisane Anohi, ja. Jehovah. Ja, Jehova. Who brought you out of Egypt. Który wyprowadził ciebie z Egiptu. You see, God associates his name with a deliverance. Bóg swoje imię utożsamia z wybawieniem. And God wants to use this Moses, i Bóg chce użyć tego Mojżesza, who doesn't know even who he is, który nie wie nawet, kim sam jest. And God begins to restore his identity. I Bóg przywraca mu jego tożsamość. Because first of all, what does Moses mean in Hebrew? Bo co przede wszystkim znaczy Mojżesz, znaczy po hebrajsku? Moshe. Moshe. Comes from the word limshot, to draw out of the water. Pochodzi od słowa, które oznacza wyciągnięty z wody. A Pharaoh's daughter took him out of the water Nile when he was a little baby. Kiedy Mojżesz był malutkim dzieckiem, kiedy był niemowlakiem, córka faraona wyciągnęła go z Nilu. Why? Because one day God knew he will take people, draw them out of slavery. A dlaczego? Bo Bóg wiedział, że jednego dnia on wyprowadzi i wyciągnie naród, jego naród z niewoli. His name already spoke about his identity and his mission. Jego imię już mówiło o jego tożsamości i o jego misji. And then in chapter 3 you find out that he is in the wilderness with a sheep. A w trzecim rozdziale znajdujemy go na pustyni z owcami. And he comes to a place called Horeb. I on dochodzi, przychodzi do miejsca, które nazywa się Horeb. And there he sees a bush that is burning. I tam napotyka ten krzak, który płonie. And God already knew that one day Moses will come back to the same mountain. I Bóg wiedział, że jednego dnia Mojżesz przyjdzie i wróci w to samo miejsce, pod tą samą górę. And he will have a different kind of sheep. Będzie miał ze sobą już inne owce. The children of Israel. Dzieci Izraela. And he'll bring them to Horeb. I on przyprowadzi ich do Horebu. But at that time it will not be the bush that will be burning. Ale w tym momencie to już nie krzak będzie płonął. But the whole mountain was burning. Ale cała góra będzie płonąć. Out of which the voice of God spoke to Israelites. Kiedy głos Boży będzie przemawiał do Izraelitów. He said, if you keep my covenant. I on mówi wtedy, if you hear my voice, jeśli usłyszycie mój głos i jeśli zachowacie moje przymierze, you will be a special treasure. Będziecie szczególnym skarbem. Not as slaves anymore. Nie będziecie już niewolnikami. But a special treasure. Ale specjalnym, wyjątkowym skarbem. With an amazing mission. Z niezwykłą misją. And you see, this is just an example for each one of us. I to jest tylko przykład każdego z nas. Sometimes we don't even know who we really are. Czasem nie wiemy, kim tak naprawdę jesteśmy. And you know, it's the same thing that God told Abraham. To jest to samo, co Bóg powiedział Abrahamowi. God says, leave your land. Bóg powiedział mu, opuść swoją ziemię. Leave your father's house. Zostaw, opuść dom swojego ojca. Leave the place of your origin. Opuść miejsce, z którego pochodzisz. Come to the land that I will show you. I przyjdź do ziemi, którą ci wskażę. Very strange verse. Bardzo dziwny werset. You know, God is not telling him the end point. Bóg nie mówi mu, gdzie jest koniec jego podróży. He said, just give me GPS and tell me what's where am I going. Daj mi tylko GPS-a i powiedz, dokąd mam się udać. No, I will show you where you will go. Nie, ja ci pokażę, gdzie pójdziesz. You're gonna have to look to me. Będziesz musiał na mnie ciągle patrzeć. You're gonna have to follow me. Będziesz musiał iść za mną. To your destination. Do celu. But you're going to have to separate from the father's house, from the pagan culture, from confusion that you grew up with.
Ale będziesz musiał oddzielić się od domu swojego ojca, od tej, tego całego zamieszania i pomieszania, w którym wyrastałeś. And you have to find your real father. I będziesz musiał odnaleźć swojego prawdziwego ojca. Only when you know who your father is, bo tylko wtedy, kiedy wiesz, kim jest twój ojciec, you will know who you are. Będziesz wiedział, kim ty jesteś. And if we don't know who we are, a jeśli nie wiemy, kim jesteśmy, our identity is rooted in what we do. Wtedy nasza tożsamość jest zakorzeniona w tym, co robimy. People meet me. Ludzie spotykam ludzi. And they say, oh, I know who you are. I oni mówią, o, wiem, kim jesteś. You are a pianist. Jesteś pianistą. Really? Is that my identity? Naprawdę? Czy to jest moja tożsamość? When this little baby was born, kiedy to małe dziecko się urodziło, and my mother brought this little baby to show the rest of the relatives, i kiedy moja mama wzięła tego niemowlaka, żeby pokazać rodzinie, and they looked at him, i popatrzyła na niego, said, look, it's a pianist, i popatrzyła i mówi, o, popatrzcie, to pianista. Is that my identity? Czy to jest moja tożsamość? And when I teach, I'm not playing piano, that means I'm a teacher. A kiedy nauczam, nie gram na pianinie, to znaczy, że jestem nauczycielem. And when I drive a car, become a driver. A kiedy prowadzę samochód, to staję się kierowcą. All these things are not my identity. Te wszystkie rzeczy nie są moją tożsamością. But just like Abraham had to make a way to the Father. Ale tak jak Abraham musiał pokonać całą tą drogę, żeby dojść do Ojca. Just like Moses had to discover the name of God before he could discover who he is. Tak jak Mojżesz musiał odkryć Boga, musiał poznać imię Boga, aby mógł odkryć, kim sam jest. And discover his mission. I żeby mógł odkryć swoją misję. Scripture says about Yeshua. Pismo Jesus. Tak mówi o Jeszui, o Jezusie. Yeshua is also the way to the Father. Yeshua jest także drogą do Ojca. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. And in John chapter 1 it says those that believed in him. I jest napisane, że ci, którzy uwierzyli w niego, he gave the right to become the sons of God. Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. You see, we only have one identity. Mamy tylko jedną tożsamość. And it's not rooted in what we do. I to nie ma związku z tym, co robimy. We are sons and daughters of the living God. Jesteśmy synami i córkami żywego Boga. And Paul said that the whole creation is groaning, waiting for unveiling of the sons, plural, sons of God. Paweł mówił o tym, jak całe stworzenie cierpi i wzdycha, czekając na objawienie się synów Bożych, synów w liczbie mnogiej. And who is a son? Kim jest syn? The scripture says a son can do nothing of himself except he sees what the father is doing. Pismo mówi, że syn nic nie robi z siebie, robi tylko to, co widzi u ojca. The mission of the son is to go about the father's business. Misją, posłaniem syna jest, aby wykonywać dzieło ojca. And one son, Yeshua, completed his mission. I jego jeden syn, Yeshua, wypełnił misję. When he was on the cross, he said something in Hebrew, ushlam. Kiedy wisiał na krzyżu, powiedział to w hebrajskim to słowo brzmi ushlam. Ushlam, you hear the word shalom in it. You hear a little bit the word shalom. I w tym słowie troszkę słychać shalom. Because the word shalom comes from the word completion. He said it's completed. Bo pokój, shalom, pochodzi właśnie z tego, co się wykonało. To, co Jezus powiedział, wykonało się. And now he gave us the rights to become sons because we have a mission to complete. I wtedy on dał nam prawo, abyśmy stali się synami, bo my też mamy misję do wypełnienia. Jody and I, we see people from the nations come to Israel. Jody i ja widzimy, jak ludzie z różnych narodów przyjeżdżają do Izraela. They come from Germany, from Poland, from Slovakia.
przyjeżdżają z Niemiec, z Polski, ze Słowacji. From China, from USA. Z Chin, z USA. And they touch the hearts of the Holocaust survivors. I to dotyka serc tych, którzy przeżyli Holokaust. In an amazing way. W niezwykły sposób. You know, this is the work of the kingdom. To jest dzieło królestwa. Because God is restoring Israel because he wants to establish his throne where in Jerusalem. Bóg odnawia Izraela, bo tam w Jerozolimie chce ustanowić swój tron. And I believe that each one of you has an amazing mission. I wierzę też, że każdy z was ma niezwykłą misję. An amazing call. I niezwykłe powołanie. Do you know Hebrew word for son? Hebrajskie słowo oznaczające syna. Have you heard the word son? Is Ben. To Ben. Do you know Hebrew word for builder? A znacie hebrajskie słowo, które oznacza budowniczego? Bone. Ben? Bone. Budowniczy to bone. Czyli mamy Ben, bone. Same letters. Te same litery. The son is a builder. Syn jest budowniczym. And God made you and me in his image. A Bóg ciebie i mnie stworzył na swój obraz. That means God is a creator. To znaczy, że Bóg jest twórcą. And he gave you this ability to create also. I tobie też dał tą zdolność, aby tworzyć. God is a big creator. Bóg jest wielkim stwórcą. And you and I are little creators. My jesteśmy mali, jesteśmy twórcami. We have abilities to create. Mamy tą zdolność i możliwość, aby tworzyć. You and I have abilities to build. Ty i ja mamy umiejętność, aby budować. Everyone is given gifts and talents. Każdy otrzymał dary i talenty. Both Jordi and I, we believe that in the kingdom everyone is genius. Jordi i ja wierzymy w to, że w królestwie każdy jest geniuszem. Some of you have not discovered the treasure and the power that is in you. Niektórzy z was jeszcze nie odkryli tego skarbu i tej mocy, która jest w was. Because the first thing Father wants you to know who you really are. Bo po pierwsze, Ojciec chce, abyś wiedział, kim naprawdę jesteś. And how much value you have. I jak wartościowy jesteś. You see, your father is a king. Bo widzisz, twój ojciec jest królem. King of the universe. Królem wszechświata. And he paid an amazing price for you and me. I zapłacił ogromną cenę za ciebie i za mnie. How much value do you have? Jak wartościowy jesteś? How precious are you to him? Jak cenny jesteś dla niego? That he paid such price for you. Że zapłacił taką cenę za ciebie. With the life of his son. To było życie jego syna. So today maybe I played a little bit less. Więc dzisiaj może grałem trochę mniej. But I believe that the father wants to encourage you. Ale wierzę, że ojciec chce cię zachęcić. To find yourself. Abyś odnalazł siebie. And you will not find yourself until you know who he is. Ale nie znajdziesz siebie, dopóki nie poznasz, kim and on all jest. You have to do is focus your eyes on him. I wszystko, co musisz zrobić, to skupić swój wzrok na nim. It doesn't matter what happens around us. Nieważne, co dzieje się naokoło nas. Psalm 121 says, I will lift up my eyes to the mountains. W Psalmie 21 napisane jest, wznoszę mój wzrok ku górom, skąd nadchodzi mi pomoc. God is telling us where to look. Bóg nam mówi, gdzie mamy patrzeć. Who to follow. Za kim mamy iść. God himself unveiled his identity to us. Bóg sam odkrywa przed nami swoją tożsamość. That we would know that the creator, the greatest being of this world loves you. Żebyś wiedział, że największa, najpotężniejsza istota w tym świecie ciebie kocha. And gives you life. I daje ci życie. So what I would like to do now, i co chciałbym teraz zrobić? I will go back to the piano. Wrócę do pianina. And I would like to release Father's blessing.
I chciałbym teraz przekazać błogosławieństwo Ojca. Just as Father would wants to speak to you. Tak jak Ojciec chce teraz do was mówić. Wants to speak to his sons and his daughters. Chce mówić do swoich synów i córek. God wants to tell you how much he values each one of you. Chcę powiedzieć każdemu z was, jak was ceni. How special and unique you are. Jak wyjątkowi jesteście. Whether you're young or old. Czy jesteś młody czy stary? As long as you live on this earth. Póki żyjesz na tej ziemi. You are representative of God's kingdom. Jesteś przedstawicielem Bożego Królestwa. And the gifts and talents are given to you to be a co-builder of God's kingdom. I dary, talenty zostały ci dane, abyś był budowniczym w Jego Królestwie. So open your heart. Więc otwórz swoje serce. Maybe you have not heard many words of encouragement. Może nie słyszałeś tych słów zachęty. I don't know what kind of parents you had. Nie wiem, jakich miałeś rodziców. God tells us to honor our father and mother. Bóg każe nam czcić ojca i matkę. God wants us to forgive our father and mother for whatever mistake they made. Bóg chce, abyśmy przebaczyli naszym rodzicom za jakiekolwiek błędy, które wobec nas popełnili. But God wants to reveal to us that we have a real father in heaven. Ale Bóg chce nam objawić to, że mamy prawdziwego ojca w niebie. Who wants to give each one of us a heart of a son. Który każdemu chce dać serce syna. Now, just like I said, when the Lord said to look above, to the things that are above. Tak jak już mówiłem, kiedy Bóg powiedział, abyśmy patrzyli na rzeczy w górze. Look to him. Patrz na niego. To the one that created you. Na tego, który ciebie stworzył. The one that loves you. Na tego, który cię kocha. And his love is everlasting. Jego miłość jest wieczna. Jeremiah 31, verse 3. Jeremiasz 31:3. God said, I have loved you with everlasting love. Bóg mówi, umiłowałem cię wieczną miłością. The Father will say to you, Ojciec mówi do ciebie. I love you, my son. Kocham cię, mój synu. I love you, my daughter. Kocham cię, moja córko. When I created you, stworzyłem ciebie. I took a special time to design you. Kiedy tworzyłem ciebie, byłeś szczególnym i wyjątkowym projektem. And I created you just the way I liked it. I stworzyłem cię tak, jak mi się to upodobało. And I gave you life. I dałem ci życie. Just like I kissed the first man, Adam. Tak jak stworzyłem i ucałowałem pierwszego człowieka, Adama. I kissed him into life. Dałem ci pocałunek życia. And I breathed in the breath of life into him. I kiedy tchnąłem dech życia w niego. And he became a living soul. I stał się żywym duchem, żywą duszą. And in the same way I brought you to life. W ten sam sposób dałem tobie życie. You are alive because of my breath in you. Jesteś żywy, bo masz w sobie moje tchnienie. You were conceived in love. Zostałeś poczęty w miłości. As you were growing up. Kiedy dorastałeś. Father says, I watched you. Ojciec mówi, ja przyglądałem się tobie. And even when you did not know where I was. I nawet kiedy nie wiedziałeś, gdzie ja jestem. I was there. Byłem przy tobie. Always thinking about you. Zawsze myślałem o tobie.
Always planning future for you. Zawsze planowałem przyszłość dla Ciebie. And tonight, i dzisiaj I want to pour my love into your heart. Chcę wlać miłość do Twojego serca. And wherever pain is in your heart, i jakikolwiek ból jest w Twoim sercu, to heal you. Chcę Cię uzdrowić. Because of my love. Ze względu na moją miłość. I break the power of every word that has devalued you. Łamię moc każdego słowa, które Ciebie przygniatało. Every word that wounded you. Każde słowo, które Ciebie raniło. Those words have no authority over your life. Te słowa nie mają nad Tobą żadnej władzy. Hear the words of your father. Posłuchaj słów swojego ojca. You are special. Jesteś wyjątkowy. I created you unique. Stworzyłem cię w szczególny sposób. You are fearfully and wonderfully made. Jesteś cudownie stworzony. And there is no one like you. I nie ma drugiego takiego jak ty. You have unique set of gifts and talents. Masz wyjątkowy zestaw obdarowań i talentów. And as my love is being poured, i kiedy moja miłość wylewa się, both of who you are and what you are to do become clear to you. To, kim jesteś i to, co masz robić, staje się dla ciebie jasne. I bless you, my son. Błogosławię cię. I bless you, my daughter. Błogosławię cię, mój synu, i błogosławię cię, moja córko. As your father, I believe in you. Jako ojciec wierzę w ciebie. You can walk in this love. Możesz chodzić w tej miłości. All you have to do is receive this love from me. I wszystko, co musisz zrobić, to przyjąć tę miłość ode mnie. And then give it away. I rozdać ją. To everyone that comes into your life. Dawać ją każdemu, kto wchodzi, kogo spotykasz w swoim życiu. You are special. Jesteś wyjątkowy. I love you. Kocham cię. You are my beloved son. Ty, mój umiłowany synu. You are my beloved daughter. Ty, moja umiłowana córko. And in you my pleasure rests. W tobie mam upodobanie. You are my beloved son. Jesteś moim ukochanym synem. You are my beloved daughter. Jesteś moją ukochaną córką. And in you my pleasure rests. I w tobie mam upodobanie. Wszystko, czego chcę, to żebyś przyszedł do mnie i usiadł na moich kolanach i abym mógł moje wieczne ręce bym mógł otoczyć cię and tell you how much I love you. I bym mógł powiedzieć ci, jak bardzo cię kocham. I bless you with peace in your heart. Błogosławię cię pokojem w twoim sercu. And with a hope. I nadzieją. That whatever challenge you face in your life.
aby jakiekolwiek wyzwanie będzie w Twoim życiu. I will go before you. Pójdę przed Tobą. You don't have to face challenges by yourself. Nie musisz im stawiać czoła sam. But I will bring you through. Ja Cię przeprowadzę. And I will carry you in my arms. Będę niósł Cię w swoich rękach. As the father carries his child. Tak jak ojciec nosi swoje dziecko. I will protect you. Będę Cię chronił. I will defend you. Będę Cię bronił. I'm here for you. I'm here for you. Jestem tu przy Tobie. Because you belong to me. Bo Ty należysz do mnie. You're mine. Jesteś mój. And I am yours. A ja jestem Twój. Your father. Twój ojciec. Who loves you. Jestem Twoim ojcem, który Cię kocha. And you're king. Ty jesteś. In Yeshua's name. Just stay a few minutes and let the music go and let the Spirit of God continue to work in your hearts. Spędźmy teraz te kilka minut słuchając muzyki i pozwólmy, aby Bóg mówił, aby swoją miłość przelewał do naszych serc.
And so both Jody and I, we bless you. Jody, ja błogosławimy was. Now the only change I do here, if you heard that blessing before. Jeśli znacie to błogosławieństwo, błogosławieństwo Arona, jedyną zmianę, jaką tutaj wprowadziłem. You see, we Jewish people have not been speaking the name of God. Bo my, Żydzi, nie wypowiadamy imienia Boga. And we replace it with the word Adonai. I zastępujemy je słowem Adonai. Which in your language is Pan. Które w waszym języku znaczy Pan. So I will, but in the scripture the name is there. Ale w piśmie to imię jest. So I will use God's name as I bless you. Więc ja po hebrajsku, mówiąc to błogosławieństwo, użyję imienia Boga. Okay. I want Jody with me. Chcę, żeby Jody była tu ze mną. Yevarechecha Jehovah vayishmerecha. Ya'er Jehovah panav elecha vehonecha yisa Jehova panav elecha v'yasem lecha shalom. Okay, say that more. Niech wam Bóg miłości będzie, niech wam błogosławi, niech rozjaśni swoje oblicze nad wami i niech da wam swój pokój. You see, this blessing, by the way, it has God's face two times. So when you walk, you know that there's a God's face shining through your face. W tym błogosławieństwie dwa razy pojawia się Boże oblicze. Więc wiesz, jeśli i chodzisz w tym błogosławieństwie, chodzisz przed Bożym obliczem. And wherever place you walk into, you're going to light it up. I w jakiekolwiek miejsce wejdziesz, rozjaśni się. Amen. Amen. Hallelujah. Bless you. Bless you. Amen.